rzekłem, będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem. Nałożę na usta wędzidło, dopóki bezbożny jest przy mnie. Pozbawione szczęścia, zamilkłem, oniemiały, a moja boleść wzmogła się na nowo. W moim wnętrzu rozgorzało serce, gdy rozmyślałem, zapłonął w nim ogień. Przemówił mój język, Panie, pozwól mi poznać kres mego życia. I jaka jest miara dni moich, bym wiedział, jak jestem znikomy. Oto wymierzyłeś dni moje tylko na kilka piędzi, a moje życie jest nicością przed Tobą. Każdy człowiek trwa tyle, co tchnienie. Jak cień przemija człowiek, na próżno się niepokojąc, gromadzi i nie wie, kto weźmie to wszystko. A teraz w czym mam pokładać nadzieję, Panie? Moja nadzieja jest w Tobie. Wybaw mnie od wszelkich moich nieprawości. Nie wystawiaj mnie na pośmiewisko głupcom. Zamilkłem i ust moich nie otwieram. Ty bowiem to uczyniłeś. Odgnał ode mnie swe ciosy. Człowieka za winę Twą karą, jak mól w niwecz obracasz to, czego pożąda. Marnością jest każdy człowiek. Usłysz, Panie, modlitwę moją i wysłuchaj mego wołania. Napłacz mój, nie bądź głuchy, bo tylko gościem jestem u Ciebie. Przechodniem jak wszyscy moi przodkowie. Odwróć oczy gniewne, niech zaznam radości, zanim odejdę i tu mnie już nie będzie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dobrze, modliliśmy się tym psalmem 39. To jest jeden z tych ostatnich psalmów pierwszej księgi psalmów. Księga psalmów, 150 psalmów, jest podzielony na 5 ksiąg według tradycji Izraela i każda z tych ksiąg odpowiada jednej z ksiąg Tory. Pierwsze 41 psalmów odpowiada pierwszej księdze Tory, czyli księdze Izraeli, Bereszyt. I te ostatnie psalmy, jak się nimi modlimy, przynajmniej lubię tak myśleć i to jest dla mnie taką intuicją do modlenia się tymi psalmami. Są te psalmy już
które mówią o tym, w jaki sposób Izrael przychodzi do Egiptu, jaki jest jego stan. I ten psalm 39, można na niego patrzeć jak na modlitwę Józefa w studni, kiedy jest przez swoich braci tak znienawidzony, słowo mówi, że nie potrafili spokojnie z nim rozmawiać. Tak jak o świętym Pawle się mówi, że oddychał nienawiścią, tak samo mówi się o tych braciach, że nie mogli normalnie z nim rozmawiać, nie byli w stanie. Ta zazdrość, ta nienawiść względem niego była tak ogromna, że kiedy mieli możliwość wylać tą samą nienawiść, to zrobili. Chcieli go zabić, ostatecznie Ruben ratuje, potem rzucają go. Juda ma ten świetny pomysł, że można na nim zarobić. Oczywiście po co zabijać, można zarobić. Rzucają go do studni, potem go sprzedają kupcom. I to jest ten jęk tego ciężko utrapionego. Czyli chciałbym dać pewne intuicje do modlitwy tym samym. Zasada jest taka, że Pan Bóg raz mówi, dwakroć to słyszałem, mówi słowo, czyli Bóg mówi to samo słowo, ale nasza sytuacja dzisiaj na przykład jest inna, to zgromadzenie nasze jest inne niż to, które było w Pogorzelicy, czy w Skomielnej, w tym pierwszym, czy drugim terminie. I ten sam dzisiaj przychodzi do nas w naszym utrapieniu, w naszych trudnościach, w naszych zmaganiach, kiedy się patrzę. Widzę te zmagania, kiedy żegna się żonę, do której przyszedł Chrystus i mówi, wystarczy, chodź do domu Ojca. I ciężko się rozstać, ciężko, nie? Albo kiedy Pan Bóg daje życie i go bierze, zanim jeszcze człowiek mógł się nacieszyć tym życiem, albo kiedy nie daje potomstwa, albo kiedy walczy się o życie dziecka, urodziło się i widzi, że dziecko serce bije coraz wolniej i nie wiadomo, co będzie. Są nasze różne utrapienia. Ja ufam, że każdy z nas może, kiedy tego słuchamy, myśli o swoim życiu. W naszym życiu są te sytuacje trudne. I ten psalm uczy nas jednej rzeczy. Wyrzekać się pretensji. Zamykać swoje usta, żeby nie mówić rzeczy nierozważnych. Tak jak Józef, jak słuchamy tego opowiadania, to Józef, kiedy jest w tej studni, nie słyszymy jego krzyku, nie słyszymy jego pretensji, nie słyszymy jakiegoś słowa skargi. Nic nie. Józef jest w tej studni. Wszystko dzieje się poza nim, a on tam jest, w milczeniu. I tak jak widzimy Chrystusa na krzyżu, to jest prototyp Józef Chrystusa, jedynego sprawiedliwego, który w tym kontekście śmierci, nieprawości nie ma żadnych pretensji, nie oskarża, tylko rozmawia tylko z Ojcem. I to słowo, jak będziemy słuchać, jak modlimy się, to widzimy, pierwszy opowiada o tym pragnieniu tego człowieka modlącego się, który mówi: będę pilnował dróg moich, żebym nie zgrzeszył językiem. Nałożę na usta wędzidło, dopóki naprzeciw mnie jest występne. Oniemiałem, zamilkłem, pozbawiony szczęścia. A potem w tym drugim, kiedy w pewnym momencie rzeczywiście zaczyna wchodzić w relację z Bogiem, bo ten sam zaprasza, żeby milczeć, kiedy nie jesteśmy wobec tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, i wejść w tą intymną relację z Ojcem, bo On, tak jak mówi Chrystus w kazaniu na górze, że a Ty wejdź do swojej izdebki, nie bądźcie gadatliwi jak poganie, którzy myślą, że swoje wielomóstwo osiągną, wezmą od Boga to, czego pragną, skłonią Go do tego, żeby pełnił ich wolę, tylko wejdź do izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twojego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Co on na tobie Ducha Świętego, tym samym mówi, nie? Że moja kolej zmogła się na nowo, serce we wnętrzu rozgorzało, gdy rozważałem, zapłonął w nim ogień, język mój przemówił i zaczyna dialogować z Bogiem. Na
rozwiązuje się te relacje wobec tych wszystkich nawałnic, wobec trudności. My jesteśmy krótkowzroczni, bardzo krótkowzroczni. A zasada jest pierwsza. Wyrzekam się pretensji, dlaczego? Bo klauzulę to wam. Wszystko, co czyni Wszechmogący, jest dla naszego dobra. Jeżeli nie rozumie tego, co się dzieje, Bóg działa w kulisach. Bóg przewiduje. Bóg przewidział historię Józefa. W tym momencie tej nienawiści, tego odrzucenia, tego, że się toczy poza jego możliwościami. Bóg przewidział ratunek dla niego, Bóg przewidział poprzez niego ratunek dla Izraela. Bóg przewidział, Bóg działa w kulisach, jest niewidzialny, ale gamzule towa, wszystko, co czyni Wszechmogący, jest dla naszego dobra. My jesteśmy krótkowzroczni. Kiedy przychodzi cierpienie, wpatrujemy się w to cierpienie, kontemplujemy to cierpienie, potem kontemplujemy to, jak bardzo my cierpimy, jak to się wszystko dzieje niesprawiedliwie. Jesteśmy krótkowzroczni. Kiedy patrzymy się na historię zbawienia Chrystusa, widzimy, jak uczniowie, którzy wobec tego skandalu krzyża uciekają z Jerozolimy. Uciekają. Idą do Emaus. Emaus to znaczy gorące wody, można powiedzieć. Tutaj są niedaleko gorące wody. Ja siedzę na miejscowości. Szaflary, nie? Idą od tego miejsca, gdzie jest cierpienie, uciekają, żeby moczyć swoje szlachetne 4 litery w ciepłej wodzie, żeby się zrelaksować, wyluzować, żeby zapomnieć o tym samym. I rozmawiają ze sobą rozmawiają o tym, co się wydarzyło. I kiedy przychodzi Chrystus, nie rozpoznają. Nie rozpoznają Chrystusa. I jest to słynne zdanie, które zawsze mnie wprawia. Rozbawia mnie, jakby oni. No o czym tam rozmawiacie? On do niego mówią, ty chyba jesteś jedyny, który nie wie, co tam się wydarzyło. Tak jak do Pana Boga często mówimy. Jesteś, Panie Boże, widzisz i nie myślisz. Nic nie robisz. Nic nie robisz. Nie interesuje Cię to wszystko. Tak Chrystus. Jedyny, który nie wie, co tam się wydarzyło. Jedyny, rzeczywiście. Dopiero kiedy zaczynają dialogować z Chrystusem, nie? Bo kiedy rozmawiają ze sobą, są sfrustrowani, uciekają, chcą się zrelaksować. A jak my uciekamy, mamy trudną sytuację, to każdy z nas ma swoje miejsce ucieczki, nie? Każdy ma swoje zabawki, swoją piaskownicę i ucieka. Myślę, że nie muszę tego tłumaczyć. Myślę, że każdy z nas może szukać tego swojego miejsca ucieczki. Uciekamy tam, moczyć nasze szlachetne 4 litery. Lizać rany. A w momencie, kiedy oni wchodzą w dialog z Chrystusem, Chrystus tłumaczy im słowo i pokazuje, mówi to, co anioł powiedział kobietom. Czemu szukacie żywego, żyjącego wśród umarłych? Nie ma go, tu zmartwychwstał. Idźcie, powiedzcie jego uczniom. Przecież wam powiedział, że to wszystko musi się wydarzyć. Przypomnijcie sobie to, co wam powiedział. Jak tak myślę sobie, co oni sobie mieli przypomnieć, jak za każdym razem, 3 razy Chrystus mówi o tym, kim jest Mesjasz, że ma być wydany w ręce nieprzyjaciół, że będzie cierpiał, odrzucony, że będzie zostanie zabity, ale 3. dnia zmartwychwstanie. I za 1. razem, kiedy to mówi, to Piotr mówi, Panie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. Za 2 razem, kiedy potem przychodzą do domu, Chrystus pyta się, a o czym rozmawialiście? A oni się wstydzą powiedzieć, bo rozmawiali o tym, kto z nich jest najważniejszy. Za trzecim razem przychodzi mama synów Jakuba i Jana i chce, żeby Chrystus sprawił, żeby jej synowi zasiedli po lewej i po prawej stronie. I uczniowie są oburzeni. Dlaczego? Bo to oni to chcą tam siedzieć. Nie? I Chrystus mówi, nie tak będzie między wami. My wiemy, że wiele razy tak jest między nami, że o tym myślimy. Że kiedy Chrystus mówi, jaka jest droga Mesjasza, za 1 razem mówi, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. I święty Piotr w swoim liście mówi,
że do tego jesteście powołani. Bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyśmy szli w Jego ślady. Dlatego ten psalm mówi, rzekłem, będę pilnował dróg moich, żebym nie zgrzeszył językiem. Tu jest ten klucz. Jakie jest lekarstwo na to, żebym nie zgrzeszył językiem, żebym nie wchodził w pretensje, żebym nie wchodził w oskarżenia, żebym nie chodził w ucieczki? Jaki jest tu? Będę pilnował dróg moich. I święty Piotr w drugim swoim liście mówi tak. Starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór, to czyniąc nie upadniecie nigdy. Starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór. Do czego Chrystus nas wybiera? Na jaką drogę nas powołuje? Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Niech wchodzi w moje ślady. Kochajcie waszych nieprzyjaciół. Pamiętacie, jak uczeń przychodzi, jeden z młodych przychodzi do Chrystusa i mówi, Panie, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Dokądkolwiek. Jezus mówi, co to znaczy dokądkolwiek. Syn człowieczy, ptaki mają gniazda, lisy mają nory. Syn człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę złożyć. Jest jedyne miejsce, gdzie Chrystus składał głowę tu na krzyżu. Skłonił głowę i oddał ducha. Dzięki temu życie przyszło do nas. Jezus nas zaprasza na tę drogę. Nie wiem, czego my się spodziewamy. Spodziewamy się, że będziemy jak święte krowy, nietykalni, że będziemy pod kloszem, że nas to nie spotka. Pamiętacie, za mną w ostatnim czasie wchodzi cały czas to słowo. Jeżeli my w tym życiu tylko pokładamy nadzieję w Chrystusie, to jesteśmy godni politowania i pożałowania bardziej niż wszyscy ci inni ludzie. Jeżeli spodziewamy się, że idąc za Chrystusem nie będzie sytuacji trudnych w małżeństwie, kryzysu, nie będzie problemów z dziećmi, nie będziemy chorować, nie będziemy umierać, nasi najbliżsi nie będą umierać, nie będzie zmagania z pieniądzem, to jesteśmy, że Chrystus nam to zabezpieczy, to jesteśmy godni pożałowania bardziej niż wszyscy ci ludzie obok nas, którzy nie wierzą, którzy żyją sobie jak co. Bo nie dlatego nas Chrystus wybrał. Nie dlatego nas wybrał. Wybrał nas do intymności ze sobą. Wybrał nas do tego, żeby Bóg, idąc na tej drodze, na którą nas powołał, żeby Bóg mógł objawić swojego Syna w nas. Żeby mógł nas doprowadzić do tego, żeby w nas było zanurzone życie wieczne. Syn Boży jest tym, tak jak Chrystus powiedział, nikt mi życia nie może odebrać. Ja sam je daję i sam ja mam moc je otrzymać. To jest, że będę pilnował dróg moich. Mamy świadomość tego, że nic nas nie może odłączyć. Że idąc za Chrystusem, nic nas nie może odłączyć od Jego miłości. Święty Paweł, co nas może odłączyć od miłości Chrystusa? Utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz. Nic nie może nas odłączyć od miłości Boga objawionej w Chrystusie Jezusie. I to jest też ta dobra nowina też w inny sposób, że nawet jeżeli w naszym życiu są sytuacje trudne, sytuacje grzechu, sytuacje, kiedy nasze słabości nas przygniatają, kiedy nas wdeptują w ziemię i oni są tymi naszymi prawdziwymi nieprzyjaciółmi. Dlatego jak mówił Grzegorz Wielki, do czasu przyjścia Chrystusa grzech był więzieniem. Od czasu przyjścia Chrystusa grzech jest drogą, która nas prowadzi do Boga. Że tam, gdzie grzech, rozlała się łaska. Będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem. I potem mówi, nałożę na usta wędzidło, dopóki naprzeciw mnie jest występny. Zastanawialiście się, co to znaczy nałożyć na usta wędzidło. Nie tylko nie zgrzeszyć językiem, ale na usta wędzidło. Bo nie tylko słowa mówią to, co chcemy przekazać.
że w małżeństwie to jest, tak jak we wspólnocie jest, ale w małżeństwie jest to samo, nie? Już nic nie musisz mówić, bo patrzysz się na nią i mówisz, już nic nie mów, wszystko wiem, nie? Wystarczy, że się popatrzy, wystarczy czasami uśmiech, czasami... I już człowieku wiesz, więc z tego nałożę na usta wędziny, to znaczy będę planował nad tym przekazem, także niewerbalnym. Dopóki naprzeciw mnie jest występny, to jest ciekawe, występny, czyli rasza po hebrajsku, tutaj jest użyte rasza. I on na przykład występuje w pierwszym psalmie. Szczęśliwy człowiek, który idzie za radą rasza, czyli występnego, nie? Niegodziwego, grzesznika. I to jest coś. Bo jeżeli przechodzimy trudne chwile, takie jakie one są, to utrapienia przychodzą na nas i chcemy się wyrzekać pretensji, chcemy pozwolić Panu Bogu przeprowadzić nas przez to, wejść w ten krzyż, to rzeczą bardzo ważną jest uważać na tych, którzy zaraz się pojawią, żeby nam udzielać rady, żeby stawać po naszej stronie, na przykład w kryzysie małżeńskim, nie? Na przykład mama ma taką szczególną umiejętność, ten, jak to powiedzieć, pozyskiwać aliantów w swoich dzieciach przeciwko mężowi. To jest, dzieci są związane z mamą w taki sposób, jaki ojciec nigdy nie będzie związany. I to jest tak naturalne. Ale mądra mama prowadzi swoje dzieci do ojca, nie? Ale kiedy jest konflikt, istnieje ogromne niebezpieczeństwo, że wejdzie się w pakt z dziećmi przeciwko mężowi. Stara zasada jest, tak samo we wspólnotach. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Wobec tego nałożę na usta wędzidło. Tak długo jak ten występny jest przy mnie, albo przychodzą i mówią, próbują się litować nad nami, rzeczywiście, jak to jest niesprawiedliwe. My wiemy, że to nie jest człowiek, który to mówi, ale jest nieprzyjaciel prawdziwy, który za tymi ludźmi jest, który ich motywuje, który daje im mówić w ten sposób. Jak wiecie, z demonem się nie dyskutuje. Będę milczał. Nie dyskutuję, nie próbuję tłumaczyć Pana Boga. Po prostu milczę. Wiecie, pamiętacie Ewę? Kiedy przychodzi demon i zaczyna stawać po jej stronie przeciwko Bogu. I ona zaczyna Pana Boga tłumaczyć. I to jest początek końca. Bo w momencie, kiedy wchodzisz na końcu, kiedy zaczynasz dialogować, otwiera ci się ucho i bardzo łatwo jest przyjąć to. Ale no rzeczywiście jestem taka biedna. On w ogóle o mnie nie dba. Ale rzeczywiście nawet tego nie widziałam. Nie? I wtedy już jest najlepsza droga do równi pochyłej i na końcu jest katastrofa. Wobec tego milczeć. Ktoś ci coś mówi, najwyżej można powiedzieć krótki egzorcyzm, ale to zawsze trzeba uważać. Pamiętam, nie wypada mówić, to znaczy, że to jest nagrywane. Trzeba powiedzieć, jak do jednego z braci prezbiterów podeszła po jednej eucharystii siostra zakonna i zaczęła mówić, jaką piękną powiedział. On do niego chodził krótki egzorcyzm. Ona taka zgorszona. Ona mówi, no diabeł przez ciebie mówi. Ale lepiej nie mówić, ale w każdym razie lepiej w ogóle zamilczeć. Niech mówi swoje, ja wiem swoje, będę pilnował dróg moich. Kto nie ma w nienawiści, nie, bo jest mama, tato, to nie muszą być ludzie bardzo dalecy. Czasami jest żona, jak żona Hioba. To jest też bardzo piękne, bo tutaj jest powiedziane, naprzeciw mnie jest lamenty takie słowo, które dokładnie takie słowo jest użyte, kiedy jest opis stworzenia Ewy. Że Bóg stworzył kobietę naprzeciw, nie, tą, która jest jak najlepszą stosowną pomocą dla, albo z pomocą przeciwko mężczyźnie, tą, która jest naprzeciw. Jak ty chcesz jechać w góry, to ona chce jechać, żeby się opalać i nie wiem, bez sensu 12 godzin leżeć na plaży, nic nie robić, mówi, że się wypoczywa. A ty umierasz po 5 minutach, co ja mówię 5 minut. Jeszcze dzieci biegają, piaskiem sypią, inni mówią, nie umiesz opanować swoich dzieci. Nie? Lepiej w góry wymęczymy, przejdziemy, będziemy mieli święty spokój. Jak ty chcesz jechać, nie wiem, iść do kina, to ona mówi, idziemy na zakupy, do galerii.
A przecież w domu jest tak fajny, fajny mężczyzn teraz. Naprzeciw, naprzeciw. I to oczywiście my myślimy o żonie też, nie? Czy musimy o mamie, o tacie, jak dzwoni i chce ci dać dobrych rad. Nałożę na usta mędzidło, nie rozmawiam, nie wchodzę w ten sposób myślenia. Tutaj jest sposób myślenia, tu jest jedyna mądrość. Kiedy Grecy szukają mądrości, pobożni Żydzi szukają... czego szukają? Co? Znaków. My musimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest głupstwem dla ludzi mądrych, który jest zgorszeniem dla ludzi pobożnych, ale wybranych jest mocą i mądrością, bo to jest jedyna mądrość. To jest prawda. Nie? Idę za Nim. I chcę wchodzić, bez tego milczę. Nie daję się powodować. No i jeszcze jest jedna rzecz bardzo ciekawa, bo tu jest, pojawia się to słowo Rasza i Rasza pojawia się dokładnie na opis jednego z tych czterech synów na pastrze. Bo ostatnio o tym trochę mówiłem. Nie? To jest ten syn, który się buntuje, który się sprzeciwia Tobie. Nałożę usta mędzidło tak długo, jak on jest naprzeciw mnie. Bo ten syn, jeden z tych czterech, wiecie, jest ten mądry, który chce, żebyś go nauczył więcej. Masz laudesy i on zadaje mądre pytania, bo chce wiedzieć więcej. Masz syna prostego, to jest ten trzeci syn, któremu tam wiele nie zależy, tyle atapa była fajna, nie? To będzie siedział spokojnie, nie będzie długo w świecce, nie będzie oczekiwał, nie będzie... Okej, temu jeszcze też odpowiada w inny sposób. Masz syna, który w ogóle pytań nie zadaje. Jest malutki albo ma specjalnej troski, nie wiadomo, nie? Ale masz też syna, który jest zbuntowany, który się będzie prowokował. Co to dla ciebie znaczy? To nie jest moje. Ja już mam 16 lat, mam już prawo, mogę cię do sądu podać. Będziesz się buntował, nie będziesz mnie zmuszał. Nie, może być. Rasza jest nazwana. Nałożę na usta mędzidło. Tam jest bardzo ciekawa rzecz z tym Raszą. To mówiłem, nie, że on... Na czym polega ta jego złość? Po pierwsze, że się wyklucza ze społeczności, staje obok, mówi, to jest wasze, ja z tym nie mam nic wspólnego. Ale jeszcze jest jedna o wiele głębszy problem. Mianowicie używa słowa awoda. Awoda znaczy służba. My tu mamy problem z tłumaczeniem polskim. Kiedy opisuje się sytuację Izraela w Egipcie, w jednym zdaniu 7 razy to słowo się pojawia, że oni służyli. To jest jak służba w sensie uciążliwa praca, jakieś trudności związane z pracą, służba, która jest niewolnictwem, nie? Może znaczyć awoda, ale również może znaczyć służba Boża. Służba Boża. I bardzo ciekawe jest, jak Bóg mówi, że uwolni od tej służby niewolniczej, a znakiem tej wolności będzie, że mają iść i służyć Bogu. A woda i a woda. I taki jest rabin Jonathan Sacks, niesamowity, zmarł rok temu. To on mówił tak, że co to mówi? Że kiedy może patrzą się na nasze życie, ten syn prowokuje. On mówi tak, jaka jest różnica Twojej służby Bożej z tą służbą w tym świecie? Tu jest, tam byłeś niewolnikiem, czy jesteś niewolnikiem? Tam cierpiałeś i tu cierpisz, bo widzę. Przychodzisz, mówię, no a znowu te laudesy, a znowu ta liturgia, a dzisiaj jestem zmęczony, nie pójdę. I on się patrzy i mówi, co dla ciebie znaczy ta służba Boża? Jest takim samym niewolnikiem jesteś. I zaprasza wtedy, w tym kontekście zaprasza do tego, żeby sobie zadać pytanie, dlaczego syn się buntuje? Skąd kontestować, dać się kontestować, bo to jest, mówi, zbawienne. Pomaga. Sprawia, że możemy wrócić do początku, musimy wrócić do naszej gorliwości, prosić o Ducha Świętego, bo może straciliśmy, daliśmy dzieciom odczuć to, że to jest wielki trud i one nie chcą w ten trud wchodzić. Wolą inny trud, ten trud tego świata. Wydaje mi się bardziej atrakcyjny. Nie widzą tej radości. Nie, więc nałożę na usta mędzidło, to znaczy nie powiem, smarkaczu, jesteś w moim domu, tu są moje prawa, tu ja rządzę, wynosza, nie, co ty będziesz mi tutaj mówił, ale ja tutaj żywy sobie dla ciebie wypruwam, ja ci piorę majtki, a ty mi tutaj takie rzeczy, do matki się tak nie rozmawia. Nie, oczywiście, że wiadomo, mam nadzieję, że dobrze słuchacie, nie chodzi o to, żeby pozwolić, żeby ojciec pozwolił, żeby upokarzali mamę, mówi, nie o to chodzi, nie?
Ale chodzi o to, żeby nie wejść w przemoc, w taką przemoc, żeby dziecko stłamsić. Chodzi o to, żeby mu pomóc. Nałożę na usta wędzidło, nie będę reagował agresywnie. Pozwolę, żeby to słowo mnie przebiło, bo Chrystus mówił, pokój daję wam. Komu przebaczycie, temu będzie przebaczone. W jaki sposób Chrystus przebacza? Że bierze ramy. Jesteśmy powołani do tego, żeby nosić ramy, nie zadawać ram. Żeby nie mówić dziecku, ty głąbie, ty się na niczym nie znasz. Nie. Obrażając je, nie, stosując tą przemoc i pozycję siły, którą macie jako rodzice. Czy powiedzmy sobie inni. Tylko żeby pozwolić, nałożę na usta wędzidło, to mówi to słowo. I praktycznie już nie powinienem więcej mówić. Ale może to trzeba. W każdym razie to na końcu jest powiedziane właśnie to, co powiedziałem na początku, że to jest zaproszenie do tej intymności. Do intymności, że nie rozmawiamy o tych wszystkich rzeczach z ludźmi. Możemy dzielić się doświadczeniem, oczywiście mamy wspólnoty, mamy laudesy. Możemy mówić o tym, nie przedstawiając, nie obwiniając, nie osądzając, nie wchodząc w frustrację, nie kradnąc wiary braciom. Oczywiście. Bo mamy pomoc. Nie jesteśmy sami. Ale przede wszystkim te sytuacje są dla nas zaproszeniem, żeby wejść w relację z Bogiem, który widzi w ukryciu i da Ducha Świętego tym, którzy proszą. Ducha Świętego, który może rozpalić w nas żar tej intymności z Chrystusem, że otworzy nasze oczy. Dlatego ten psalm mówi o tym liczeniu czasu, prawda? Pozwól mi poznać kres, jaka jest miara moich dni, bym wiedział, jak jestem znikomy. Dlaczego? Żebym zaczął naprawdę żyć. Bo się oszukuję. Bo nie wiem, bo to co Janek mówił. Nie wiem, skąd przychodzę, dokąd podążę. Jaki jest sens tego wszystkiego? Że jest droga. Że jestem wezwany, żeby iść. Że moje życie jest misją. Że jeżeli przychodzą sytuacje trudne, to jest powiedziane, chłoszczesz, Panie, giną od uderzenia Twojej ręki. Chłoszczesz człowieka karaniem. Jak mól obracasz gniwę w to, czego pożąda. I zaczynamy widzieć, że jest ogromna pomoc Pana Boga, ta chłosta, która przychodzi. Mól, rdza, złodziej są pomocnikami Pana Boga. Bo my się chcemy instalować. Chcemy powiedzieć, tu będę żył. I przychodzi złodziej i ci kradnie. Nagle widzisz, że nie masz serca w niebie. Że tam nie jest twój skarb. Że masz serce tutaj, myślę, że będziesz żył wiecznie, że sobie jeszcze sobie coś tutaj zrobię, jeszcze sobie wybuduję, jeszcze kupię sobie następną rzecz, tu będę żył. I przychodzi i ci mówi, mylisz się, nie lokuj tu serca. Zaczynasz żyć mądrze, patrzeć na te wszystkie wydarzenia, które przychodzą. Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Bo inny psalm mówi, to jest ta sama myśl. I to sprawia, że zaczynamy żyć. Jest takie słowo w Księdze Koheleta i tym chcę skończyć. Tak by to cytowałem, bo to jest bardzo piękne. Mam nadzieję, że to znajdę za listę. Nie znajdę. Jest. Nie? Uczy nas naprawdę żyć. Żyć dzisiaj. Dzisiaj masz to życie. Dzisiaj masz żonę, tą żonę. Dzisiaj masz tego męża. Dzisiaj masz te dzieci. Nie? Mówi, Kohelet mówi tak. Nic lepszego dla człowieka, niż żeby jadł, pił i duszy swej pozwalał zażywać szczęścia przy swej pracy. W weselu chleb swój spożywaj i w radości pij swoje wino. Codziennie niech będzie święto. Bo już ma Bóg upodobanie w twoich czynach. Każdego czasu niech szaty twoje będą białe. Olejku też niechaj na głowie twojej nie zabraknie. Używaj życia z niewiastą, którą się kocha. Masz dzisiaj. To uczy tej prawdziwej mądrości życia dzisiaj, myślenia. Szczególnie my, mężczyźni, musimy tego słuchać, nie? Jesteśmy zadaniowcy dzisiaj, za 20 lat. Także to jest słowo bardzo piękne. Zapraszam was do modlitwy tym psalmem 39. I każdego dnia zobaczycie, że jakiś inny werset danego psalmu będzie was poruszał. Psalmy są wyjątkową modlitwą. To jest słowo, które daje nam Bóg, słowo Boga, żeby nauczyć nas wejść w relację z Nim, mówić, wyrażać nasze życie. Nie?
Słowo, które też daje światło, żebyśmy mogli w sposób właściwy to życie rozumieć i umieć interpretować. Niesamowita modlitwa. Dlatego Słowo mówi, że sprawiedliwy upada 7 razy na dzień i powstaje. Dlaczego? Bo są też 7 godzin modlitwy psalmami. 7 godzin. I przychodzą ten czas pomiędzy, możemy się mylić, możemy popełniać błędy, możemy upadać, a potem przychodzi ta modlitwa, przychodzą psalmy, które ratują nasze życie na nowo, sprawiają, że stajemy, że znowu wyruszamy w drogę i tak idziemy. Tak jak my mówimy, że życie nasze jest od Paschy do Paschy, od Eucharystii do Eucharystii, tak samo w ciągu tego dnia, od psalmu do psalmu, to jest jak woda, która kapie i potrafi wydrążyć kanion w twardej skale.